Siema, widzowie, to ja a dzisiaj rancho starshine. Okej, okay, ogólnie powiem Wam szczerze, że ja tego nigdy nie robiłam i tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać i jak to wygląda, bo kiedy to wyszło bodajże w zeszłym roku to mnie nie było w grze, w sensie nie grałam chyba z powodu jakiegoś wyjazdu yy, i teraz tak naprawdę nie wiem, co mnie czeka. Mm. Więc, jeżeli są tu moi widzowie, którzy piecą, no to jak najbardziej możecie pisać o co z tym wszystkim chodzi. Bo ja tego, że tak powiem, nie przychodziłam. Widzę tutaj jakąś stodołę. Można sobie nakupować. O! Ej, to mi się podoba. Czy to jest nowe? Nie, to jest stare. Ej, ja, widzicie, nawet. Ja to biorę. mi się podoba. Ja biorę. Ja lubię mieć mordę zakrytą. Tak zrobimy właśnie. Wygląda przedziwnie. E, tutaj też jest kolejny sklep z żetonami. Proszę bardzo, tak się prezentują rzeczy. No ja czuję, że większość wy widzieliście, więc jak wy mi powiecie, że to dla was nic nowego, to się totalnie nie zdziwię. Ale nowe są dla nas wszystkich jakieś American Saddle Breedy. I są one tutaj właśnie. I proszę bardzo, tak się prezentują. Na tym koncie nie mam tego ogólnego sklepu, nawet nie wiem, czy one byłyby tam teoretycznie dodane. Prezentują się oto w ten sposób. Ktoś napisał, pamiętam w komentarzach, że one wyglądają jak marwarii. Trochę też mam takie wrażenie, że no chyba nie musieli się nie wiadomo ile do nich przekładać nie różnią się od innych raz jakoś mocno, ale no konie jak konie, no nie można odmówić, że nasz team koniarski, że tak powiem, spisuje się coraz lepiej, tylko te grzywy, boże jak ja bym chciała, żeby oni coś z nimi zrobili. Dobra, mamy tego dziada. E, oczywiście kosztuje mm, aż 900 starcoins jak na nowego konia, no to tyle ile ma nowy koń. Od 8 poziomu i jest 17, jak wam pokazałam, przedmioty westernowe, które obejrzeliśmy codzienne obowiązki jakieś Wydarzenia, zaganianie koni, jakieś bestie w ogóle. No widzicie, tak się jaram tym wszystkim, że aż sama y, nie wiem co się dzieje. A wow, gryzam się w język, dobrze. Może zacznijmy od lisy zanim się zamorduje dzisiaj. Miło Cię widzieć Manuela, witamy na ręczu Starszy. dzień dobry. W ogóle ja Wam powiem, że ja polecam Wam oglądać moje filmy w przyspieszeniu 1.25. Dlaczego? Ponieważ... Kocham szybką akcję i sama to robię. <laughs> Przygotowaliśmy kilka aktywności, dzięki którym każdy może poczuć ducha dzikiego zachodu, korzystać z dobrodziejstw życia na ranczu, eksploruj dzicz i baw się dobrze wraz ze znajomymi. Właśnie po to powstał obóz. Świetnie. Lisa, pokaże Ci kilka aktywności, których możesz się podjąć w, w wolnym czasie. Porozmawiaj ze mną, by dowiedzieć się więcej o tablicy obowiązków. Wybaczcie, wróciłam dopiero z zajęć i y y myślałam, że aż mnie tak nie hitło, ale jak widać hitło. Pokażę Ci kilka miejsc, które warto zobaczyć w wolnej chwili. Okej, okay, let's go. We can do this. Tutaj znajdują się sklepy. One zawsze tu były, jakby tu się chyba nic nie zmieniło. Lisa, w tym kontekście, ale okej. Okay. Eee, o, tu co to? Co to, co to? Towary Garego. Okej, okay, przynęta od strony. O Jezu, co tu robi Gary? On tu zawsze był? Wow, ja wam powiem, ja się jaram, bo ja to naprawdę widzę pierwszy raz i mam takie... ale jazda. No dla mnie to jest coś nowego, do was pewnie nie. Ale może napiszcie mi, czy dodali coś nowego od ostatniego razu, czy jest wszystko to samo, to ja chcę wiedzieć, bo ja to widzę pierwszy raz. O, dyskoteka! I oczywiście ten sam gość nasz w różowym stroju to jest stary dobry parkiet. Pokaż nam co potrafisz. Okej. Okay. W ogóle dużo kupy tutaj leży. Czy ja będę w ogóle ją zbierać? Chodzi na to, że tak. E, tutaj również znajdziesz weterynarza, który zajmie się twoimi o Tak, weterynarz, którego nikt nie używa. Mój ulubiony case, jeżeli chodzi o tą grę. Znaczy, nie wiem, może ktoś używa weterynarza. ja nie. O Jezus, ludzie mi się pojawiają. Mam takie lagi. Wiem, że tablica obowiązków nie jest najbardziej ekscytującą rzeczą na świecie, ale jeśli chcesz doświadczyć prawdziwego życia na ranchu, to warto od niej zacząć. A, nie, skończyłam questę z lisą. Podobał Ci się spacer? Tak, zarąbisty, świetny był, świetny spacer. Wybaczcie, bo dzisiaj tak tragiczny dzień, na zajęciach tak tragicznie się dzisiaj poczułam psychicznie, że siada mi mózg, ale nie rałam się na tą aktualizację i mam nadzieję, że mi się spodoba. Zamontowaliśmy tę nową tablicę w tym miejscu, ponieważ potrzebna nam była pomoc, by ranczo mogło dalej funkcjonować. Jeśli chcesz nam pomóc, odwiedzaj nas śmiało każdego dnia, damy Ci kilka zadań do wykonania. Chętnie skorzystamy z swojej pomocy. Wow, i nagle trzy questy u każdego z nich. Jak leci, Manuela? Poznaj naszego byka. Widzisz ten kapelusz? Możesz go dla mnie odzyskać? Kapelusz? Ale. Ee... No, byk! <ścoughs> ej, byk mnie goni! Ej, takie coś to powinno być basicowo w tej grze, a nie tylko w event. Ej, on mnie ciągle goni! Przestań mnie gonić. I jakim cudem on wyleciał w ogóle za ten? Ja teraz mogę podejść? Ja... Okej. Okay. Dobra robota, to było niebezpieczne. Ten byk nie zawaha się i będzie próbował staranować ciebie oraz twojego konia. Musisz zachować ostrożność, gdy znajdziesz się w pobliżu tego zwierzęcia. Nie sądziłem, że tak szybko się zgodzisz. Zawsze robisz wszystko, co cię ludzie poproszą. Eee, no wiesz. Eee, <gryw> Na twoje szczęście mam idealne rozwiązanie. Wiesz, co jest. Wiesz, co to jest odstraszacz bestii? Nie wiem. Ostatnio mieliśmy problem z bestiami, dlatego skontaktowaliśmy się z Garem. Dał nam domowej roboty odstraszacz bestii. Och, nie martw się, nie jest szkodliwy dla zwierząt. Po prostu brzydko pachnie. Naprawdę brzydko. Dałem ci nieco odstraszacza. Teraz idź i spróbuj odzyskać kapelusz. Znowu przecież dopiero co go odzyskałam. O co chodzi? Nie rozumieju? Czy ja mam go... A, ale mam, mam to psiknąć na, te, na tego byka? Na kogo? A, Aha, czyli wystarczyło, że... Animacja przeszła i już poszło. No dobra, fajnie, ale i tak odzyskałam ten kapelusz za pierwszym razem, więc nie rozumiem. Właściwie tak się to robi. Zachowaj ostrożność w pobliżu bestii. W razie konieczności uważaj od straszacza. Uważaj, używaj Martyna. Gary Gould tut zostanie z nami kilka tygodni. Zajmuje się sprzedażą produktów rzemieślniczych. Chcesz go poznać? Ty, ja go znam dłużej niż ty pewnie. Kupuję od niego konie już jakieś 10 lat. Znajdziemy go dwa kroki stąd. Chodźmy do niego. A pan Karl, co chce? Dziękuję ci za przybycie, Manuela. Czy masz jakieś doświadczenie w zaganianiu zwierząt? Nie? Zaganianie to fajna praca. Wystarczy skierować zwierzęta we właściwe miejsce. Są inteligentne, dlatego zapędzanie ich nie powinno być zbyt trudne. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. Spróbuj przeprowadzić od białej flagi do czerwonej. Okej, okay, macie być inteligentne, więc proszę nie kombinować. A, aha, a te konie, co tu stoją? To tylko ciebie mam tutaj zasadzić? Czy każdego pojedynczego? Oh no girl! Nie, to jest... ale to jest to samo zaganianie, które z basicowej grze, więc... Y, tak, tak mi się wydaje. Nie, czekaj, to nie jest zaganianie, tylko zbieranie tych zwierząt. Wtedy są dwie różne rzeczy. Och, wygląda na to, że te konie są dość uparte. Właśnie dlatego poprosiliśmy Garego, by przygotował dla nas przynęty. Okej. Okay. Ciekawe, ale co ja mam zrobić? I jakie przynęty masz na myśli? Proszę, weź te przynęty jako prezent. Wyjaśnię ci teraz jak działają przynęty. Zaoferuj kuszącą wiązkę trawy i kwiatów nawet najbardziej upartemu koniowi. A ten zmieni się w łagodne zwierzę, które chętnie będzie za tobą podążało. Co to za okropne lagi dzisiaj? Nie podoba mi się. Idź za mną. Idę też. Będziesz za mną chodził. Będziemy się przyjaźnić. Proszę bardzo, me and my besties. Ej, tam jest jakiś ten. Takie coś takie. Czy ja to mogę rozbić? Ja chcę to rozbić. Świetnie. Konie zagonione. Człowiek szczęśliwy. Ale po co? Nikt nie wie, bo ja też nie wiem po co, ale to zrobiłam. Podoba mi się. Na razie mi się podoba. Prawda, że są skuteczne? Udało ci się. Jeee! Yeah! Ja chcę zobaczyć, co to za kamień. Czy ja go mogę rozbić tak o moją kill of Betty? Czy Betty nie poradzi sobie z takim szalonym dziadem? Ok. Ła! Wow. Pum. Ej, to mi przypomina stare gry, nie? O! O, wow. O! Okej. Okay. Czy jest taka możliwość, że mogłabym tego nie dokończyć? W sensie wtedy w ogóle nie, nie chyba za każdym zniszczeniem to wypada, więc nawet jak jest bardzo mała odległość y... ja na przykład, y... w sensie podobnie wygląda trochę ułowienie chyba ryb z y... Stardew i to mnie wnerwia, ale to chyba nie jest jeszcze aż tak tragicznie. nie zdobyłam złoto. Ja się dziwię, słuchajcie, co mój koń tak przymula. Oczywiście, że jest to wina tego, że go nie nakarmiłam już 100 lat. Biedny aż, jak zwykle to samo trudne życie z ciężką właścicielką jakby moje konie mają cień. Czy on ma zero w ogóle na sercu? W sensie tutaj totalna pupka. A nawet nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo nie umiem teraz. A inwentarz? Yy, nie, profilko. O mój Boże. To skróty klawiszowe. Gdzie są moje rzeczy? To jest plecak, ale musiał swój profil zobaczyć. Karta postaci. O. No tak, oczywiście, że moje konie są na wpół martwe. Niesamowita historia po prostu. Jestem mistrzem zajmowania się zwierzętami. Kolejna. Let's go. Ej, ja nie mogę jej zrobić nic. Czy to dlatego, że ta pani tu coś robi? Czy po prostu nie będę, bo. Aha, chyba że. Eee, I don't know. O, cześć, cieszę się, że udało ci się do nas dołączyć. Mam kilka produktów rzemieślniczych, które przydadzą cię podczas Twoich przygód. Jeśli przyniesiesz mi samorodki złota, chętnie się wymienię. Pewnie się zastanawiasz, skąd wziąć złota, prawda? Jeśli interesuje Cię wydobywanie, mogę Ci nauczyć, jak wynajdować złoto. Dopiero co to zrobiłam, bo jestem geniuszem. Widzisz tę rudę złota? Podejdź do niej i spróbuj wydobyć ten kruszec. To naprawdę proste. Wystarczy uderzyć w odpowiednim momencie, by uzyskać złoto. Wykonaj serię prawidłowych uderzeń, by maksymalizować ilość wydobywanego złota. Wola, voilà, Możesz teraz zabrać swoje skarby. Podróżując tutaj, zobaczysz zarówno złoto, jak i rudę złota. Miej oczy szeroko otwarte. I'm so happy! Let's go! Złoto to ja kocham. Ale chyba lepiej w srebrze wyglądam, powiem wam. E, czy ten poziom trudności, mnie ciekawi, czy on jest za każdym razem taki sam, bo tu się to wydawało prostsze, w sensie... Chyba to było prostsze niż to pierwsze, które zrobiliśmy. Jezu, a jak ktoś by ze... <laughs> tu sobie biega, ale fajne. Zazwyczaj go tutaj nie ma. Pretty! Wow, co myślisz Manuela, chcesz zająć się wydobyciem złota? Tak, podoba mi się. Ja nie chcę na żetony. ja bym chciała pokupować, bo ja chcę tak... Yy, nabyki, poproszę o jakiś klucz ze 100. <laughs> Damn! 100 złota. Dobra. Nie wiem, co mam wybrać. Napiszcie mi, do czego jest ten klucz, ok? Ja sobie kupię go kiedyś. Boże, jakie to drogie. Ile ja zapłaciłam? Jak to? Zapłaciłam 15, aż mi nie stać za. Aha. Dobra. Jestem headem. To trawa strasznie dużo kosztuje. Boże, my to się cenicie na tym ranczu. I wy chcecie mieć pracowników, jak oni więcej muszą zapłacić za pracę z wami? Tego to ja nie rozumiem. Widzę, że zaczynasz przyzwyczajać się do życia na ranczu. Mogę zająć ci chwilę? Nie. W trakcie przejeżdżki po ranczu znalazłem ten klucz. Przypuszczam, że ma coś wspólnego z kilkoma łobuzami, którzy nazywają się. Bo, ale mi ktoś pięknie zakrył. Nie sprawiałem zbyt wielu kłopotów, ale powinniśmy mieć ich na oku. Poszukajmy ich. ale on sobie tupcia. Gdzie są łobuzy? Czy on ma na myśli jakby kury uciekające? Bo jak tak to, to będzie beka kind of? Wow! Czemu mi coś tu lata? Co to? Co to komary? Odkupy? Ha? Nie, nie wiem, nie wiem, pierwszy raz to widzę. Oh. mhm mm Czy ty jesteś łobuziarą? Łobuziaro? O, cześć, coś mi się zgubiło. Co to było? Ach, tak, moja stylowa czapka. To było gdzieś w okolicy. Na północ od odręcza. Starszań, proszę dajnacie i udać się coś znaleźć. Ciekawe, czy ktoś to znalazł. Okej, okay, ale co? Chyba warto rozejrzeć się w tym miejscu. A nie, to jest jakaś dodatkowa NPC. Hej, spójrz tam, skrzynia. Wygląda na to, że w pobliżu nie ma żadnych buntowników, ale ten wilk może sprawiać problemy. Spróbuj otworzyć tę skrzynię. Ja będę wypatrywał innych wilków. Uważaj na wilka, w tym przypadku musisz ruszyć głową. Okej okay. czyli w tym... O nie! nie! O, popsikałam go. To on go teraz tofło, czy on się, że tak powiem, wykrzaczył? Ale, ale, ale ja jestem na koniu, jakby jakimś tam one w ogóle by mnie nie widziały. Mam drugi psikat, czy mogę to otworzyć w takim razie? Psiknę w ciebie! Leave me alone. Haha. Ha. Lampucero. Nie no, czuję się mistrzem. Ale ciekawi mnie taty piara. Ciekawe, czy uda mi się to znaleźć. Było miło, prawda Manuela? Nasza misja tutaj dobiegła końca. Aha, i co to było? Czas wracać na rancho. Spoko, ale co to w ogóle było? W ogóle taty piara pyta się o swój kapelusz. Ej, nie zużyło mi się. Ta babka pytała się o swój kapelusz, ale miała go na głowie, więc trochę nie rozumiem. Czy, ty, czy oni się, się ze mnie śmieją? Eee... Nie, nie wiem, nie wiem. O nie! Gdzie ja poszłam w ogóle? Gdzieś indziej powinnam jechać. Aha, bo... A, bo muszę czekać na księciunia. No tak, przepraszam. Holi pkażem zapomniał. No dobra. Co dalej? Dżusz! Wróciliśmy cali i zdrowi. Dzięki za pomoc. To była dobra zabawa. Jezu, jaki on jest statyczny. Wiesz już o wszystkim, co dzieje się wokół ręcza i na nim. Do tego dał cię przechytrzyć strasznego wilka. Teraz czas wyruszyć na przygodę. Chętnie posłam o twoich wyprawach. Ruszaj, udanej zabawy z przyjaciółmi! Nie mam przyjaciół, nie mam kolegów. Nikt nie gra ze mną w tę grę. To jest przykre. O, jakaś typiara, hello. Colton West, cześć, ależ masz pięknego wierzchowca. Czekajcie, odsunę się, a nie mogę. Jestem Col Colton West, zapamiętaj to imię, bo przejadę historię jako jeden z najbardziej legendarnych kowbojów na świecie. Nosiłem kowbojskie buty jeszcze zanim się urodziłem. Nauczycie paru sztuczek z dzikiego zachodu? Kradzież czy strzelanie broją? Mam dla ciebie poradę, unikaj biegusów, one to potrafią ukłuć. Zamówiłem kilka sztucznych egzemplarzy, żeby zrobić z nich przeszkody na torze. To niezły trening, chcesz się przejechać? Oh no, co to są te biegusy? Bierzemy jak bieguski. W porządku, no to wiadomo. Pora na rodea. Na radu uniknąć tych biegusów? Jezu, co to za GTA 5 placement? W sensie, przepraszam, to jest bardziej GTA San Andreas. jak to się nazywa? Jezu, słowo mi wypadło. Na pewno wiecie, co mam na myśli? Chodzi mi o te na twarz. Mogę je przeskoczyć? Nie wiem, czy to zadziałało. Ale fajne! To też mi się podoba. Nie wiem, czy to jest stare, czy nowe. Musicie mi jeno napisać, bo ja trochę tuchet, ja nie wiedzę, Nie wiedzu, nie czy to nowe, czy stare, czy to mnie jakoś zablokuje, czy na jakiej zasadzie to działa. On powiedział, że kupił ich parę, a, a to jest jakaś tragedia. O-no-no-no! Oh, no, no, no. Skocz! Jezu, zapomniałam, że w tej grze teraz można skakać w każdej chwili. Ale ten, ten, ten byk tam, to on był przypadkowo, czy nie do końca? O Jezu, chyba źle pojechałam. No oczywiście, że tak, ale coś chciałam wam jeszcze powiedzieć takiego mega, mega istotnego i oczywiście wypadło mi z głowy. Aha, mam tak zły humor, że zjadłam coś słodkiego, ale to też nie jest to, co chciałam powiedzieć i to, co miałam na myśli. Nie wiem, mam mętlik w głowie. Jeszcze jutro, słuchajcie, jadę na zajęcia, a potem będę pracować nad rzeczami na studia, bo mam dużo pracy. A jak tam u was, jak maturzyści, jak ci, co już matury napisali, albo ci, co mieli wolny, albo ci, co mają szkołę, chcę wiedzieć, co tam u was, co się dzieje. Też ósmoklasisty było i trzecioklasisty też było. Dobry case. Biegusowe Rodo, nie wiedziałam, że to się nazywa biegus. Ha, i ha, to się nazywa, dziectwo. Za kilka kurczon więcej. Jeśli chcesz się nauczyć zaawansowanych kowbojskich sztuczek, spróbuj złapać moją zaufaną koleżankę Clackwest, to ta z przefajowym kowbojskim kapeluszem. To nie ta piara co tam została a... Jezu, nie wiem, nie wiedzu, nie wiedzu. Co trzeba robić? Mam rozumieć, że tą koleżanką jest ta kura, która ode mnie ...przede mną ucieka, czy, to, czy co? Jezus Maria, co się wydarzyło. Wow, ale ktoś, kto organizuje te wyścigi, w końcu zaczął się jakoś przykładać do swojej roboty. Oh no, to mnie zatrzymuje, czyli jednak jakoś wpływa na... na ruchy. Damit! No, 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 let's go. Ej, i to tu zawsze stało? Nie, na pewno nie. Nie, czy tak? Tak, czy nie? Jezus, co o samorodek mi wypadł, ale dupson. Nie, przyszkakaj, to, to nie jest ta, to nie. Hej. mam laga mózgu w tym momencie, czy to nie jest ta, ym, ten kamieniołom? w sensie, co tutaj wydobywali? Tartak? Nie, to nie jest tartak. To jest jakiś inny budynek? To tu zawsze sta. Czy. Ja wiem, że ja mało gram w tę grę, ale teraz naprawdę się zastanawiam, czy to tu zawsze jest, czy nie. Tak wiem, słuchajcie, że miałam samorodki, ale nie chcę tryhardować chcę to po prostu skończyć, żeby wam pokazać, jak to się mniej więcej yy, prezentuje. Bo tak szczerze, sama nie wiem, tak jak mówię, i, i powiedziałam to już chyba 40 razy dzisiaj. Oh my god! Robię to pierwszy raz. O, oh, hej. Hej, masz fajowy kapelusz. O ty, badziaro. O, oh, damit! Skok wiary był zapuszczony. Mogłoby być trochę bardziej dynamiczne. O Jezus, co ja zrobiłam? Mogłoby być bardziej dynamiczne w takim kontekście, wiecie, tego co się dzieje, ale ogólnie spoko. No te biegusy to są bardzo irytujące. To nie ma, nie ma w ogóle. O, nie wilki! God damn it. Czy one to powinny być? Chyba tak. Ale one mnie nie gryzą. A ja słyszałam właśnie, że. <laughs> Że wilki to najbardziej denerwują graczy. Tutaj napiszcie mi jakieś tipy, jak macie. Może wrócę do tej gry, bo to się naprawdę wydaje interesujące. Tym bardziej, że to chyba najdłuższa aktualizacja, jaką nagram od czasu aktualizacji fabularnej, więc powinniście być ze mnie dumni. Będę musiała to teraz posklejać. Boże, jakie mam... Naprawdę, widać, że Wam to też się podoba, bo inaczej nie byłoby tylu ludzi na serwerze. Tańczący z kurami. Świetny tytuł, jakiś westernowy. Ścigaj się, tak dalej, a może równasz mi reputacją, albo chociaż się do mnie zbliżysz. Nie podrywasz, czy o co Ci chodzi? Dobra, to chyba wszystko, co możemy tutaj robić. Nie widzę tutaj większej ilości questów na tym momencie. W ogóle aż dwa levele wbiłam? Nie. Biłam jeden level. Yy, nie wiem. Chyba chyba tak. Obejrzeliśmy sklepy, obejrzeliśmy garego. A, nie robiliśmy jeszcze codziennych zadań. Zobaczmy, jak te codzienne zadania się prezentują. Eee, Jezus Maria. Weźmy wodę dla koni. Weźmy jeden, taki, taki wiecie, basicowy, yy, bo ja nie wiem czego się. Czemu ja mam. Cały czas jakieś komary nad głową mojego konia. O co chodzi? Te dziady gryzą. I nagle nie. Ej, patrzcie. No, patrzcie, nawet są dwie. Nie, no, GTA San Andreas. Totalnie GTA. Boże, ja w szoku jestem. Ej, czy ty chcesz mi powiedzieć, gro, że oni tą studnię to mają? Nie wiadomo gdzie. Czy ja mam wziąć się z jeziora tą wodę? Sorry, panie Carl Johnson, ale wypadałoby mieć studnie na swoim ranczu. Ja rozumiem, że do wody nie mają teoretycznie daleko, ale trochę to mało. Ej, tu coś leży. Aha, to zwierzę. O, kolejne te. O, mech! Co on tutaj robi? Co ty tutaj robisz, ziomeczku? Oj, to mam rozumieć z moją woda. Więcej muchu. W ogóle teraz te porozkładane randomowo... Mm, Och, uważaj, żeby nie rozlać wody. Nie można się wygłupiać, kiedy się niesie pełne wiadro. Zapomniałam się. O nie. Dobra, słuchajcie, zbliżam się i mam nadzieję, że już nic więcej mi nie wypadnie ani nie poleci, bo się załamie. I ten byk, co się tutaj kręci, to też jest stresujące dla mojej psychiki. Oj, takim cudem mam pełne wiadro. Nie widziałam, że ten jest zbieraniem kupy. Zastanawiam się, gdzieś mnie, gdzie się tą kupę faktycznie zbiera. O, hello. Dziękuję. Szczęśliwy koń, szczęśliwe ranczo. Fajnie. Zbudujcie sobie z Pany. A to wszystko ode mnie. O, widzę tu jeszcze jakiś wyścig. Czy to jest ujeżdżeniówka typowo? Czy ja to musiałam kiedyś robić? Ach, to jest lążowanie. To nie. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym już za tydzień. Pa, pa!